Ksiądz Jerzy, ja osobiście, kiedy przyszła choroba nowotworowa mojej kobiety, to zwracałem się z prośbą i z modlitwą do dzisiaj Ala żyje. Ksiądz Jerzy, szkolenie w Białce Tatrzańskiej, gdzie w ramach właśnie Uniwersytetu Robotniczego rozprawialiśmy o wartościach. No tak się złożyło, że ja i dwóch kolegów sobie poszliśmy do górali na poczęstunek okowitką i kiedy rano przyszliśmy i ksiądz Jerzy akurat spotkał nas wracających z wypadu, nic się nie odezwał, ale kiedy się dowiedziałem, że ksiądz Jerzy został zamordowany, bo to Kiszczak ogłosił, to muszę powiedzieć, tak sobie powiedziałem, Panie, daj mi siłę, żebym uczcił pamięć tego człowieka tymi wszystkimi swoimi różnymi sprawami, daj mi siłę. I muszę powiedzieć, do dzisiaj nie palę od 1984 roku papierosów. Nie wypiłem kieliszeczka wina, piwa, alkoholu żadnego do 1994 roku, czyli pełna abstynencja przez 10 lat. Tak jak powiedziałem, rzuciłem palenie i tutaj muszę powiedzieć, że było paręnaście razy możliwość spotykania się. I tak wielkiego człowieka, który tak kochał Polskę i który cały czas mówił, zło się nie liczy, dobro się liczy. Dlatego też dzisiaj w Olkuszu stoi pomnik ofiar komunizmu, gdzie w krzyżu jest wyrzeźbiony ksiądz Jerzy wyjmowany z wody przez Chrystusa do świętości. Ksiądz Jerzy wyznawał zasadę, że po to dobry Pan Bóg dał nam dwoje oczu, dwoje uszu, a jedną buzię, żebyśmy więcej mądrych ludzi słuchali, więcej na dobro patrzyli, a mniej zła z siebie poprzez słowo wysyłali. To są być może zapomniane, ale pamiętam to jego stwierdzenie często, gęsto. To nie był człowiek, który przychodził kogokolwiek uczyć. On mówił, że on się nas uczy, ale kiedy mówił, to można powiedzieć bez żadnej przesady, że to był naprawdę syn Kościoła i szlachetny Polak.